katedry działa. I temat dzisiejszego wystąpienia jest związany z ostatnią publikacją naszej prelegentki i ja wiem, że w ramach dzisiejszego spotkania no, będziemy się do wyników, które są opisane w tej publikacji również odwoływać. Także oddaję głos. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Ja się nazywam Izabela Chojnicka, tak jak już Wojtek mnie przedstawił i cieszę się, że mogę dzisiaj przed Państwem wystąpić. Chciałabym też dać znać, że to spotkanie jest nagrywane, żebyśmy mogli umieścić je na stronie na YouTubie wydziałowym, żeby mogło być udostępnione dla szerszego grona odbiorców. Także już tutaj kliknęłam, włączyłam nagrywanie, żebyśmy zachowali prezentację. I tak jak właśnie zostało to zapowiedziane, chciałabym dzisiaj opowiedzieć o diagnozowaniu spektrum autyzmu z użyciem metod sztucznej inteligencji. Na początku może rozpocznę od tego, że opowiem, jakie są aktualne osiągnięcia sztucznej inteligencji i jakie mamy możliwości wykorzystania ich w naszej dziedzinie, w badaniach psychologicznych, w praktyce klinicznej psychologicznej także. Także przedstawię tę perspektywę, a później przejdę do omówienia badań własnych, które do tej pory udało się opublikować. Opowiem, co robiliśmy i jakie wyniki uzyskaliśmy, a na koniec przedstawię perspektywę tego, co przed nami. Dalszych badań, jakie mamy pomysły, co aktualnie robimy, co chcielibyśmy posprawdzać. Także zacznę. O, przepraszam, tutaj muszę się poruszać. O, okej. Zacznę od zdefiniowania, czym jest w ogóle sztuczna inteligencja, czyli to AI, od Artificial Intelligence. Jest to, tutaj podaję tę definicję jako gałąź informatyki, która zajmuje się tworzeniem maszyn zdolnych do wykonywania zadań, które wymagają zwykle ludzkiej inteligencji. Tylko chciałabym zaznaczyć tutaj dwie rzeczy. Po pierwsze, ta definicja AI się zmieniała na przestrzeni czasu, w szczególności to, co uważaliśmy, że maszyny powinny być w stanie wykonywać, to, co pod tą ludzką inteligencją rozumieliśmy, więc te definicje też, jakie Państwo spotkają, mogą się troszkę różnić. A dwa, gdy mówię o maszynach, to nie mówię tylko o powiedzmy robotach, tylko o różnych algorytmach, programach, które znajdują się zarówno w sprzętach, zarówno w maszynach, jak i po prostu w aplikacjach na stronach internetowych czy różnych programach, z których korzystamy. I teraz chciałabym, przepraszam, tutaj muszę, mam myszkę między dwoma ekranami i się w niej troszkę gubię. Okej, udało mi się. Więc chciałabym zacząć od tego, żeby opowiedzieć Państwu, co obecnie potrafi sztuczna inteligencja. Żebyśmy przybliżyli sobie, z czego startujemy, tak? I jakie już teraz zadania potrafi sztuczna inteligencja wykonywać i jest ich oczywiście masa, wszystkiego nie przedstawię, więc tylko zrobię taki rzut oka, żebyśmy się zorientowali w tym. I pewnie o niektórych Państwo wiedzą, że wspiera produkcję tak w fabrykach, pewnie wiele osób korzysta z jakichś automatycznych tłumaczy typu Google Translate, tak tłumacza Google, czy słowników takich jak Glossby, które także wykorzystują sztuczną inteligencję. Do obsługi sklepów internetowych jest wykorzystywana, ale też zwykłych sklepów, jak tutaj na przykładzie Amazon Go chciałabym pokazać, nie wiem czy Państwo słyszeli, czyli o sklepie, gdzie nie ma kas, nie ma kasjerów, wchodzi się, skanuje apkę i wkłada do koszyka czy do plecaka przedmioty, a należność jest ściągana z konta. I takie sklepy już w Stanach istnieją. Plus w szeregu aplikacji, które każdy z nas ma na swoich telefonach czy programów, które mamy na swoich komputerach, takoż jest wykorzystywana i w nich asystuje. Chciałam też pokazać taką inną stronę sztucznej inteligencji, o której nie wiem, czy Państwo wiedzą, co Państwo wiedzą o tym, ale chciałam pokazać, że sztuczna inteligencja potrafi tworzyć. I na przykład
tutaj chciałam zaprezentować takie umiejętności artystyczne programu DALI, który potrafi generować ilustracje, obrazy czy projekty graficzne. I mamy przykład, tam są takie text prompt, czyli to, co jakby o co poproszono poprzez tekst program, na przykład fotel w kształcie awokado, i on generuje ileś projektów takich foteli. Czy został poproszony o stworzenie ilustracji takiej dziecka rzepy w sukience baletowej wyprowadzającej psa na spacer, i tworzy ileś takich ilustracji. Gdy poprosimy go, żeby naszkicował kota, to on naszkicuje ileś kotów. Można sobie to obejrzeć, można zobaczyć właśnie tę twórczość taką wizualną, plastyczną programu. Oprócz tego sztuczna inteligencja potrafi też pisać. I tutaj na przykładzie programu, który nazywa się GPT-2, jest też wersja trzecia, chciałam pokazać, że to, co jest w stanie sztuczna inteligencja stworzyć w postaci tekstu pisanego, jest właściwie już teraz nierozróżnialne z tym, co mógłby napisać człowiek. I tutaj jest przykład takiego tekstu stworzonego przez sztuczną inteligencję, historii. Na niebieskim tle jest to jakby taki zarys fabuły, który został zaproponowany programowi, a na zielonym to, co program napisał. Tak, historię, jaką wymyślił. Więc mogą sobie Państwo to szybciutko część z tego przynajmniej przeczytać, o ile to widać na komputerach. Tutaj ta historia, którą jakby została zaproponowana programowi, dotyczy odkrycia stada jednorożców, które mieszkały w jakimś takim nieodnalezionym, nieodkrytym wcześniej terenie w Andach, i ku zaskoczeniu naukowców posługiwały się językiem angielskim. No i tutaj sztuczna inteligencja wygenerowała całą historię do tego, która jest absolutnie fenomenalna. I pokazuje to po to, żeby też pokazać, uświadomić, może przypomnieć, że wiele z tych tekstów, które czytamy, które są w internecie, na różnych stronach, w różnych postach, na blogach, to są teksty generowane przez sztuczną inteligencję. Być może już książki także, być może za chwilę po prostu całe książki będą w ten sposób pisane, bo już teraz jesteśmy bardzo daleko z tym, co sztuczna inteligencja potrafi. Polecam, bo są też tutaj, można sobie poszukać, co ten GPT potrafi. Są też na przykład takie wytworzone przez sztuczną inteligencję fragmenty Harry'ego Pottera stylizowane na różnych autorów, na przykład na Ernesta Hemingwaya czy Conan Doyle'a, jakby w różnym stylu pisane, i sztuczna inteligencja jakby pisze tego Harry'ego Pottera na nowo, dopasowując do stylu, jaki zażądamy pisania. Sztuczna inteligencja potrafi także tworzyć muzykę. I tutaj na przykładzie narzędzia Jukebox chciałam Państwu pokazać, gdy program, który uczył się słuchając określonych wykonawców, tekstów piosenek, analizując to i gatunki muzyki, nauczył się generować utwory muzyczne od zera, i mam nadzieję, że uda mi się to puścić, bo jakby mogli Państwo sobie dźwięk włączyć, jeśli ktoś nie ma w komputerze. Mam nadzieję, że to Państwo usłyszą. Ups. O nie, przeskoczył mi, przepraszam. Muszę chyba zmienić tryb udostępniania z takiego... chwileczkę. Przepraszam na momencik, zaraz mam nadzieję, że uda mi się włączyć. You know it's gonna be alright. Let the darkness fade away.
And you, you better feel the same. Let the fire burn. Just as long as I'm there, I'll be there in your life. I'll be there when they. To był przykład muzyki country w wykonaniu sztucznej inteligencji, gdzie zarówno głos, tekst, jak i muzyka została utworzona przez ten program Jukebox od zera. Więc już takie utwory powstają. Mam wrażenie, jak na niektóre stacje radiowe trafiam, że już to jest w internecie. Oj, przepraszam. I jeszcze, co potrafi sztuczna inteligencja, chciałam pokazać. Znowu mam filmik, mam nadzieję, że się odtworzy bez zakłóceń. Filmik przedstawia takie coś, co zostało wygenerowane z użyciem deepfake'a, gdzie możemy zobaczyć na ekranie Toma Cruise'a, który nie jest Tomem Cruise'em, to znaczy jest wygenerowany przez komputer. To jak mówi, to co robi, no nie nagrał tego Tom Cruise, tylko właśnie zostało to sztucznie stworzone. It's a little embarrassing, you know. It reminds me, I was once in Russia, I ran into Gorbachev. He said, you know, Mr. Movie Star, are you nervous? I said, no, Mr. Gorbachev, I'm not nervous, I don't. He goes, well, remember how much a polar bear weighs. Polar bear? He said, enough to break the ice. It's the last time I've ever seen Mikhail Gorbachev. What's up, TikTok? You guys cool if I play some sports? No dobrze, może na tym zatrzymamy. Więc no, jest nierozróżnialny z głosem, z ruchem, z byciem w sztucznym oświetleniu, z byciem tutaj w świetle dziennym. Więc to są naprawdę potężne już osiągnięcia sztucznej inteligencji. Przepraszam. O, tak. Chciałam jeszcze też powiedzieć o takich algorytmach klasyfikujących czy oceniających, bo wcześniej pokazywałam te twórcze, te co tworzą. Natomiast oprócz tego sztuczna inteligencja się uczy, sztuczna inteligencja klasyfikuje. I tutaj na przykładzie systemu chińskiego Social Credit System, to jest taki system tłumaczony jako system zaufania społecznego, który prowadzi klasyfikację obywateli punktową, można być kiepskim obywatelem albo można być dobrym obywatelem i jak jest się tym dobrym, to się dostaje nagrody, a tym kiepskim jest się karanym. Zaczęło się to od oceny wiarygodności kredytowej, ale jest już rozszerzone i jest wdrażane na terenie całego kraju. Ma to być ogólnonarodowy system właśnie takiego ratingu obywateli, a tutaj tutaj komiks, który przedstawiam, pochodzi z książki Sztuczna inteligencja Bogusia Janiszewskiego i Maxa Skorwidera, gdzie to jest rzeczywista sytuacja. Rzeczywiście obywatele, którzy już mają tam niski rating, nie mogą kupić biletu lotniczego, nie mogą kupić biletu pociągowego na przykład i gdzieś pojechać, nie mogą wyjechać z kraju. Więc to jest już, to się dzieje i do tworzenia tych systemów wykorzystywana jest sztuczna inteligencja, która zarówno tutaj obejmuje analizę obrazu, analizę zachowań konsumenckich i wszelkich w internecie, na ulicach, tak za pośrednictwem systemu kamer, który też jest w całym kraju i kamer w smartfonach. Są te dane wykorzystywane w tym systemie Social Credit. No więc budzi to, czy może to budzić szereg różnych wątpliwości etycznych, to co dziś sztuczna inteligencja potrafi i wydaje mi się, że taka dyskusja jest bardzo potrzebna. Nie mam na nią przestrzeni w tej prezentacji dzisiejszej i tutaj taki też pokazałem gorzki żarcik z tej samej książki Sztuczna inteligencja, gdzie
właśnie poruszony jest problem tego, że ludzie na co dzień nie interesują się tym za bardzo, jak do jakich dziedzin ich życia wkroczyła sztuczna inteligencja, jak ona działa w ich aplikacjach, na stronach, które odwiedzają, jak ich dotyczy, jak wpływa na ich życie, jak może wpływać za chwilę. Nie zastanawiamy się za bardzo nad tym, wydaje mi się, a przynajmniej osoby z mojego otoczenia się nie zastanawiają, mam wrażenie, a wydaje mi się, że jest to bardzo potrzebne, żeby taką dyskusję podejmować i żeby się nad tym zastanawiać, czego chcemy, co potrzebujemy. Nie dziś, dzisiaj nie mamy na to przestrzeni, ale mam nadzieję, że ta przestrzeń będzie jeszcze. A tymczasem chciałabym, żebyśmy się teraz zastanowili, jak te zdobycze sztucznej inteligencji możemy wykorzystać na naszym polu, w naszej dziedzinie, w psychologii. Jak można przekuć te umiejętności sztucznej inteligencji na nasze potrzeby. No i oczywiście już nie jesteśmy pierwszymi, mnóstwo osób nie tylko nad tym myślało, ale już wdrożyło wiele rozwiązań. I tutaj pokazuję kilka przykładów. Jednym z nich jest Foczka Paro, czyli taki robot, zwierzak robot. Taki nie psi, tylko tutaj foczy przyjaciel, który wspiera osoby z chorobami neurodegeneracyjnymi, uczy się ich zachowań, ich reakcji i służy jako taki właśnie reagujący odpowiednio do ich potrzeb zwierzaczek, który im pomaga poczuć się lepiej i właśnie zamiast żywego zwierzęcia wspiera. Są też rozmaite chatboty, jak ten tutaj na ilustracji Wowbot, które są takim wsparciem nazywanym czasem terapeutycznym, z którym można porozmawiać i który no jest tak nauczony, żeby tę rozmowę prowadzić zgodnie z jakimiś założeniami. Pokazuję tutaj też pomysł na przesiew z awatarem Eli, która została zaprojektowana, aby ten algorytm, żeby prowadzić przesiew w kierunku depresji i reaguje na to, co osoba mówi, jaką ma ekspresję twarzy, jaką ma mowę ciała i dostosowuje do tego pytania, prowadząc właśnie przesiew. Więc to są już takie propozycje wdrożone i ich jest coraz więcej. A oprócz tego jest oczywiście masa badań naukowych w dziedzinie wykorzystania sztucznej inteligencji w psychologii i psychiatrii. Tego jest bardzo, bardzo dużo. I tutaj na kilku slajdach pokażę, co się dzieje w autyzmie, czy w moim obszarze zainteresowania. Ale to też tylko pokażę wierzchołek góry lodowej i pokażę to, co wybrałam takie prace, które się okazały teraz, w październiku, maksymalnie we wrześniu, bo tego powstaje w każdym miesiącu, publikowanych jest mnóstwo prac i zarówno są pomysły na wykorzystanie sztucznej inteligencji w przesiewie, w rozmaity sposób. Tutaj w tej pracy wykorzystywany jest eye tracking, ale są też pomysły na wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych przy analizie dokumentacji medycznej, analizy wyników z kwestionariuszy, więc różne tutaj są rozwiązania proponowane. Tak samo w diagnozie też różne pomysły są stosowane, głównie opierające się na analizie obrazu z wykorzystaniem danych pochodzących z neuroobrazowania. I to nie tylko w autyzmie, ale także w innych jednostkach, w schizofrenii na przykład, także można poszukać, już tutaj jest dużo prac na ten temat właśnie takiej analizy danych z neuroobrazowania, tutaj jedna przykładowa praca właśnie z października w autyzmie i w terapii. Nie tylko przesiew, nie tylko diagnoza, ale także interwencja, różne pomysły na różne rodzaje interwencji w spektrum autyzmu są testowane. Tutaj akurat podaję przykład z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej, robotów, ale także różnych programów generujących jakieś ekspresje emocjonalne, jakieś sytuacje społeczne, scenki społeczne, trening umiejętności społecznych i tak dalej. Pomysłów można mnożyć. Pokazuję to po to, tylko jako taką
taki smaczek, takie pokazanie, co już jest, żebyśmy mogli też pomyśleć, co my możemy wykorzystać w naszych badaniach, co można by wdrożyć, co można by zbadać, co można by sprawdzić. I chciałabym teraz przejść do do badań własnych, czyli do tego, co ja wraz z zespołem robiłam z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. I tutaj chciałam przedstawić innych badaczy, którzy wraz ze mną pracowali. Przede wszystkim był to dr Aleksander Wawer z Instytutu Podstaw Informatyki PAN, który stoi za częścią informatyczną, który jest niesamowitym badaczem i specjalistą który właśnie wspólnie z nim pracowaliśmy nad analizami, o których zaraz Państwu opowiem, a drugą osobą jest dr Justyna Sarzyńska-Wawer z Instytutu Psychologii PAN, z którą wspólnie realizowaliśmy badania poświęcone autyzmowi i schizofrenii. Także to jest kolejna osoba, z którą także pracowaliśmy i wyniki badań udało się opublikować. I tutaj pokazuję te trzy prace, o których dzisiaj opowiem. Pierwsza i trzecia są to prace, które już się ukazały i można, jakby ktoś był zainteresowany, sobie do nich sięgnąć i przeczytać dokładnie, co robiliśmy. Druga praca środkowa jest teraz u recenzentów, mam nadzieję, że już wkrótce się ukaże, bo to już druga tura, także mam nadzieję, że już niebawem też będzie można poczytać o tym więcej niż powiem dzisiaj. I chciałabym zaprezentować Państwu te trzy badania. Zacznę od Adama i Ewy, od początku, jak to się wszystko zaczęło, a zacznę od tego dlatego, żeby później łatwiej było Państwu, mam nadzieję, troszkę zrozumieć, spojrzeć na te informatyczne bebechy. Otóż zaczęło się to dawno temu, bo w jakimś 2013 czy 2014 roku dowiedziałam się o czymś, co się nazywało Word to Vec i polegało to na tym, że sztuczne sieci neuronowe uczyły się, czy to były karmione masą tekstu, dużymi ilościami tekstu i uczyły się rozpoznawać znaczenia słów i nadawać podobieństwo semantyczne, tak, poszczególnym grupom słów, przekształcając je na wektory, czyli przekształcając dane słowo na jakiś punkt w przestrzeni wielowymiarowej, tak, to nie przestrzeń XY, tylko przestrzeń, która ma mnóstwo wymiarów, i każde słowo dało się opisać określonym zestawem liczb w tej przestrzeni, jak to wektor, tak? Czyli było to ileś liczb opisujących to słowo. I okazało się, że można na tych liczbach wykonywać operacje matematyczne, które w efekcie dają inne słowa. I to jest coś, co mną bardzo poruszyło, że tutaj daję taki przykład, że jeśli ujmiemy ze słowa król mężczyznę, a dodamy kobietę, to uzyskujemy queen liczbowo. I gdy wykonujemy tę operację na wektorach. I to było coś, co było dla mnie niesamowite. I zastanawiałam się, jakby to było, jak wyglądałyby takie reprezentacje semantyczne słów dla osób w spektrum autyzmu. Zaczęłam o tym myśleć, zaczęłam się zapoznawać z tymi metodami lingwistyki obliczeniowej i skontaktowałam się w końcu właśnie z Instytutem Podstaw Informatyki PAN i tak zaczęła się moja współpraca z doktorem Aleksandrem Wawrem. I zrealizowaliśmy najpierw pierwszy projekt, który był poświęcony wykorzystaniu metod lingwistyki obliczeniowej, zaraz powiem jakich metod, omówię je, w analizie danych narracyjnych pochodzących od osób w spektrum autyzmu. Dane narracyjne zbieraliśmy z użyciem wystandaryzowanego protokołu obserwacji ADOS-2. Tam są dwa takie zadania wystandaryzowane też, które pozwalają zebrać próbki narracyjne. Jest to opowiadanie historii z książki i opis obrazka. W opowiadaniu historii z książki wykorzystywana jest książka obrazkowa. Zadaniem uczestnika jest opowiedzieć historię, która jest przedstawiona na obrazkach. Znajdują się tam elementy fantastyczne, takie magiczne, humorystyczne,
mimiczne, różne wyrazy twarzy, różne ekspresje emocjonalne i też jakby różne przygody przedstawione na poszczególnych kartach książki. I opis obrazka, czyli jeden obrazek, który przedstawia wakacyjny kurort, w którym ludzie spędzają różnorako czas, mnóstwo osób, mnóstwo aktywności, różne interakcje. Zbieraliśmy narracje osób w spektrum autyzmu i osób z typowym rozwojem, następnie te opowiadania były transkrybowane, czyli zapisywane na tekst. I tak jak do tej pory w autyzmie metody, które, czy takie podejścia, które wykorzystywały metody sztucznej inteligencji, bazowały na analizie obrazu, tak my jako pierwsi zaczęliśmy używać danych tekstowych. Takich prac wcześniej nie było i akurat ta praca z wykorzystaniem metod lingwistyki i obliczeniem, o których zaraz powiem, była pierwszą tego rodzaju w autyzmie, bo nikt wcześniej nie pracował na tekście, my zaczęliśmy właśnie przekształcać mowę na tekst i analizować dane językowe. I metody, których użyliśmy, to była analiza sentymentu i model kategorii lingwistycznych, te metody lingwistyki obliczeniowej. Analiza sentymentu polega na tym, że algorytm kategoryzuje czy tekst, czy pojedyncze słowa jako mające jakiś wydźwięk emocjonalny o określonej polaryzacji emocjonalnej. Może być on pozytywny, negatywny, neutralny, może być stopniowany, to znaczy trochę negatywny, bardzo negatywny, tak, trochę pozytywny, bardzo pozytywny, tak stopniowany. Obejmuje nie tylko przymiotniki i nie tylko takie klasyki jak radosny czy nienawiść, ale też inne słowa. Słowa, takie jak rodzina, dom, one również mają swoją polaryzację emocjonalną i takie słowa również znajdują się w tych bazach, które wykorzystywane są przy analizie sentymentu. Więc chcieliśmy sprawdzić, czy w narracjach osób w spektrum autyzmu będzie jakaś inna liczba słów o określonej polaryzacji emocjonalnej niż w narracjach osób z typowym rozwojem. Z kolei druga metoda, model kategorii lingwistycznych, służy do oceny poziomu abstrakcji wypowiedzi, bo osoba, która opisuje dane wydarzenie, może się skoncentrować w swoim opowiadaniu na takich konkretnych, widocznych aspektach zachowania czy sytuacji, a może używać bardziej abstrakcyjnych, interpretacyjnych opisów, które dotyczą stanów umysłowych czy emocjonalnych bohaterów jakiegoś wydarzenia. I w tym modelu kategoryzacja części, różnych części mowy, czasowników, rzeczowników, przymiotników opiera się właśnie na uwzględnieniu poziomu abstrakcji. Nie mam przestrzeni tutaj, żeby się zagłębiać w to nadmiernie. W każdym razie my się skupiliśmy na czasownikach. Są takie jak słowniki, gdzie są te czasowniki skategoryzowane względem ich poziomu abstrakcji i oblicza się taki ogólny poziom też abstrakcji danej wypowiedzi na podstawie zawartości, rodzaju słów, które w skład tej wypowiedzi wchodzą. I chcieliśmy zobaczyć, czy ten poziom abstrakcji wypowiedzi osób w spektrum autyzmu będzie inny od poziomu abstrakcji wypowiedzi osób z typowym rozwojem. I dla naszego zadania z książką okazało się, że porównywaliśmy podobne zbiory, to znaczy wypowiedzi osób w spektrum autyzmu były trochę krótsze, były krótsze niż osób typowo się rozwijających, ale całkowita liczba słów była nie różniła się istotnie statystycznie, więc takie zbiory porównywaliśmy podobne. Analizowaliśmy jeszcze, tego nie powiedziałam, dodatkowo jeszcze morfosyntaksę, czyli sprawdzaliśmy, czy osoby w spektrum autyzmu w porównaniu do osób z typowym rozwojem jakoś inaczej używają innej liczby części mowy poszczególnych, różnych form gramatycznych, różnych rodzajów zaimków. Tych form, które sprawdzaliśmy, było około 70, więc naprawdę wszystko, tak? Czy mianowniki, dopełniacze, wszystko, co mogą sobie Państwo wyobrazić, jakieś formy gramatyczne, imię, słowy, partykuły, wszystko sprawdzaliśmy, czy są jakiekolwiek różnice, nie znaleźliśmy ich. Natomiast w przypadku analizy sentymentu i analizy abstrakcji wypowiedzi rzeczywiście różnice wystąpiły i osoby w spektrum autyzmu używały w swoich narracjach mniej słów nacechowanych pozytywnie, z pozytywną polaryzacją emocjonalną, tak granicznie, jeśli chodzi o istotność statystyczną, mniej słów nacechowanych negatywnie. Ich wypowiedzi charakteryzowały się niższym poziomem abstrakcji i używały mniej, to są te SV, to są czasowniki, tak zwane state verbs, które opisują stany umysłowe i emocjonalne
postaci. I też używały osoby, nasi uczestnicy, mniej tego rodzaju czasowników w swoich wypowiedziach. To nie było jakieś takie breaking news, tak, że osoby w spektrum autyzmu mogą używać mniej słów nacechowanych emocjonalnie czy o niższej abstrakcji wypowiedzi. To, co natomiast w mojej ocenie jest wartością tej pracy, to pokazanie, że możemy to zrobić w sposób zautomatyzowany i obiektywny, nie bazujący na ocenie człowieka, tylko bazujący na tak analizie komputerowej, która może być dużo tańsza niż praca ludzka i może być robiona na dużą skalę. Do tej pory w badaniach narracji było wykorzystywane tak zwane hand coding methods, czyli takie metody, gdzie tacy oceniający, tak sędziowie, dokonywali oceny każdego zdania czy każdej wypowiedzi pojedynczo, więc te prace, które były publikowane w badaniach narracji osób spektrum, zwykle nie miały wielkich zawartości, nie tak obejmowały małe próby, bo nie dało się tego robić na dużą skalę. Z użyciem metod zautomatyzowanych da się zdecydowanie poszerzać skalę i da się obiektywizować proces i automatyzować. Także zrobiliśmy to i kontynuowaliśmy badania. Aha, jeszcze przepraszam, jeszcze powiem o obrazku. Właśnie powiedziałam o książce. Dla obrazka takich różnic nie zidentyfikowaliśmy. Czyli bodziec miał znaczenie, kontekst narracyjny miał znaczenie i książka, która prowokowała wystąpienie bardziej rozbudowanej narracji, okazała się być lepszym bodźcem niż pojedynczy obrazek. Badania kontynuowaliśmy, tak jak powiedziałam. I teraz przejdę do drugiej pracy, która aktualnie znajduje się w recenzji, w której wykorzystaliśmy sztuczne sieci neuronowe do klasyfikacji osób. Chcieliśmy, żeby sieć podjęła decyzję, czyli przeprowadziła troszkę taki paraproces diagnostyczny, czy osoba jest w spektrum autyzmu, czy osoba się rozwija typowo. Jak ta sieć oceni, co będzie według sieci? Na podstawie danych narracyjnych ponownie z wykorzystaniem książki, która sprawdziła się w poprzednich analizach, czyli była ta sama książka, historia obrazkowa z badania ADOS-2. I narracje zostały poddane transkrypcji i dane sieci, sieciom neuronowym do analizy. Wykorzystaliśmy dwa modele uczenia maszynowego, ELMO i USE. Nie będę dużo o nich mówić, bo to część informatyczna nie moja kompetencja, ale troszeczkę pokażę Państwu, jak one działają. Mówiłam na początku o tym word to vec, że są słowa przekształcane na wektory i tutaj się odbywa to tak samo. Ten input, jaki dajemy, tekst, który dajemy, słowa, które dajemy, zdania, są przekształcane na wektory. Te niebieskie takie krateczki to są właśnie wektory i te wektory są później analizowane przez sieć, ona się uczy, w jakich kontekstach występuje dane słowo, jakie jest znaczenie, jakby co następuje po nim i tak dalej. I koniec końców wypluwa, jakby generuje, produkuje wektor o określonej liczbie elementów. W przypadku ELMO to jest 1024 elementy, a w przypadku USE tutaj po prawej stronie to jest wektor 512-elementowy na podstawie tekstu, który mu dajemy. On generuje taki zawsze o tej samej wielkości wektor. I ten wektor jest przekazywany do klasyfikatora, który podejmuje decyzję. Rozwój typowy czy spektrum autyzmu przy obu metodach. I chcieliśmy sprawdzić, jaka będzie efektywność tego rodzaju klasyfikacji, jak sobie poradzą te sieci neuronowe, gdy damy im zapis narracji. Tutaj są wyniki, które uzyskaliśmy. Na górze znajdują się tak, najpierw ADOS-2, czyli czułość, specyficzność, pozytywna wartość predykcyjna i negatywna dla ADOS-2 dla naszej próbki, czyli bardzo wysokie, tak, wartości uzyskaliśmy. Drugi wiersz to SCQ, wartości dla SCQ, czyli dla kwestionariusza, Social Communication Questionnaire, też wysokie. To są dwa narzędzia, które służą do badania osób w spektrum, ADOS-2 protokół obserwacji, SCQ kwestionariusz bazujący na rozwoju uczestnika, na przebiegu wczesnego rozwoju. Ci rejterzy tutaj, pierwszy i drugi, to byli psychiatrzy, którzy otrzymali te same teksty co sieci neuronowe, czyli zapis narracji na podstawie książki i ich zadaniem było ocenić, czy to mówi osoba w spektrum autyzmu, czy to mówi osoba
z typowym rozwojem i mogą Państwo zobaczyć, że te wartości nie są wysokie. Czułości, specyficzności, pozytywnych, negatywnych wartości predykcyjnych. To jakby nijak nie znaczy, że specjaliści i ci psychiatrzy nie mieli doświadczenia w diagnozowaniu osób w spektrum. Przeciwnie, to są dwie świetne specjalistki z bardzo bogatym doświadczeniem, ale to pokazuje, jak trudne jest dla człowieka ocena na podstawie samego tekstu, gdy nie mamy innych danych, nie mamy kontekstu sytuacyjnego, nie mamy całego zachowania osoby, jej ekspresji mimicznej, gestykulacji, tonu głosu i tak dalej. Tych wszystkich dodatkowych charakterystyk, które w kontakcie z drugim człowiekiem wykorzystujemy i w procesie diagnostycznym są bardzo istotne. Tak tutaj, gdy tego zostali nasi rejterzy pozbawieni, to okazało się, że to zadanie jest bardzo trudne dla człowieka, który jest dobrze przygotowany do tej oceny. A poniżej znajdują się już wyniki sieci w różnych wariantach. Też z różnymi algorytmami klasyfikacyjnymi, nie będę się też zagłębiać do końca może w to, jakie to były warianty. W każdym razie zarówno ELMO, jak i JUS w niektórych osiągnęły niezłe parametry. Tutaj ta ostatnia linijka JUS i wersja też ELMO, ta pierwsza, wartości czułości, specyficzności i pozytywnej i negatywnych wartości predykcyjnych są całkiem zadowalające, w szczególności wyższe niż te uzyskane przez psychiatrów. I pokazuje to, że czyli tak, to pamiętając, że to nie jest tak, że to oznacza, że sieci są lepsze niż ci psychiatrzy, w żadnym razie, ale są w stanie wytrenować się w ten sposób, żeby w określonym zadaniu bardzo dobrze sobie radzić w sposób zautomatyzowany, dawać nam określone informacje i być może w przyszłości wspierać klinicystów w procesie diagnozy, przesiewu, może później planowania interwencji, dając nam dane takie, jakie dzisiaj dają nam narzędzia standardowe, które dają nam jakieś informacje, wykorzystujemy je w swojej pracy, tak za chwilę może będziemy wykorzystywać algorytmy w swojej pracy, które także będą nam jakieś informacje dawać i które będziemy mogli wykorzystywać. I to wygląda bardzo obiecująco. Nasze wyniki wyglądają bardzo, bardzo obiecująco w tym kontekście. I teraz chciałam powiedzieć o trzecim projekcie, który był analizowany we współpracy także z dr Justyną Sarzyńską-Wawer, a mianowicie dołączyliśmy oprócz autyzmu jeszcze do naszej puli pacjentów ze schizofrenią. My wykorzystywaliśmy zadania ADOS-2. W przypadku pacjentów ze schizofrenią dane językowe były zbierane w inny sposób, z użyciem innego narzędzia, to jest ważne, żeby to tutaj podkreślić, skalę TLC do oceny myślenia, języka i komunikacji. Tam są zadawane takie otwarte pytania w tej skali, na przykład dlaczego ludzie chorują, albo opowiedz o swojej rodzinie. I osoba opowiada te narracje, te odpowiedzi na pytania ze skali TLC były także transkrybowane i analizowaliśmy, jak różne metody poradzą sobie z klasyfikacją osób ze schizofrenią i osób w spektrum autyzmu, a także czy da się uczyć sieci neuronowe na jakichś jednych danych i czy to pomoże, jeśli ta sieć się nauczy na przykład na danych pochodzących od pacjentów ze schizofrenią, czy to jest zwiększy jej skuteczność w wykrywaniu spektrum autyzmu, czy jak się nauczy na spektrum autyzmu, czy to zwiększy jej skuteczność w wykrywaniu schizofrenii, czy wręcz przeciwnie. Chcieliśmy sprawdzić, czy to będzie mieć wpływ na siebie, jak można uczyć sieci i jak można poruszać się pomiędzy różnymi trudnościami, zaburzeniami, jednostkami nozologicznymi. Tutaj mamy wyniki, szczegółowo ich znowu nie będę przedstawiać, w każdym razie ponownie to JUS, czyli ta sieć neuronowa, którą my też wykorzystywaliśmy w poprzedniej pracy, okazała się jedną z najbardziej skutecznych metod, szczególnie dla schizofrenii bardzo wysokie wyniki. Mogą Państwo zwrócić uwagę, to jest accuracy, specificity i sensitivity, czy czułość, specyficzność, tak bardzo wysokie, tak? 0,83, tutaj 0,79 dla schizofrenii.
dla autyzmu niższe wartości, ale też zwrócę uwagę Państwa na taką prostą metodę, bag of words. Ona też dała jedne z lepszych wyników. Przy okazji tutaj możemy, korzystając z okazji, o niej wspomnieć, bo to jest bardzo prosta rzecz. Jedna z takich prostszych tutaj w tej dziedzinie, w której się poruszamy. Polega to na tym, że mamy tekst i nie analizujemy zależności pomiędzy słowami, w jakim kontekście one występują, co on po sobie następuje, tylko wrzucamy je do jednego wora i liczymy, ile było takich słów, ile takich, tak, taka zawartość po prostu, tak, jakiego rodzaju słowa wystąpiły, jak ilościowo to wyglądało. I już to porównanie, tego rodzaju porównanie dało nam takie dobre parametry. Zarówno w przypadku spektrum autyzmu, jak i w przypadku schizofrenii. To jest to bag of words. Jeśli chodzi o ten transfer learning, czyli to uczenie transferowe, wyniki nie są jakieś takie bardzo uskrzydlające. Zaobserwowaliśmy kierunek taki, że lepiej było, gdy sieć się uczyła na schizofrenii i później miała wykrywać autyzm, niż odwrotnie. Tak jakby te dane, które dostała, które były zbierane za pomocą tej skali TLC u pacjentów ze schizofrenią, coś jej więcej dawały. Ale co? Tego nie wiemy. Możemy teraz mnożyć hipotezy, możemy się zastanawiać, z czego to wynikało, jakiego rodzaju być może wspólne charakterystyki mamy między spektrum autyzmu a schizofrenią, które sprawiają, że to jakby w tych narracjach osób ze schizofrenią wystąpiło i pozwoliło zwiększyć tutaj akurat tę specyficzność na przykład w spektrum autyzmu. Możemy się zastanawiać, że być może ta skala TLC dała bardziej bogate dane niż narracja na podstawie książki obrazkowej. Więc pytań jest sporo, troszkę się zmieniło, nie obserwowaliśmy dobrej zależności uczenia się na autyzmie, wykrywania schizofrenii, to nie zadziałało, pogorszyły się wyniki sieci. Także no jest to temat do dalszych prac, do eksploracji i do zastanawiania się, tak, jakie możemy hipotezy tutaj też postawić, czego się spodziewać. Tutaj jeszcze chciałam pokazać obrazek z tej naszej ostatniej pracy, gdzie na żółto jest zaznaczona schizofrenia, na niebiesko spektrum autyzmu, gdzie są też ulokowani rejterzy, czyli psychiatrzy, którzy mieli to samo zadanie co sieci, czyli ocenić, czy osoba jest w spektrum autyzmu, czy ze schizofrenią, czy zdrowa versus typowo się rozwijająca na podstawie zapisu ich wypowiedzi. I no, rejterzy w obu przypadkach wypadali niżej niż sieci. Czyli cały czas sieci sobie jakby w tych badaniach także, w tej próbie także lepiej radziły z tym zadaniem niż ludzie. No właśnie, jakie konkluzje możemy wysunąć póki co? Więc podjęliśmy się analizy danych językowych, analizy tekstu w przypadku schizofrenii, w przypadku spektrum autyzmu, jako pierwsi. Wcześniej takich badań nie było. Wcześniej były badania opierające się bardziej na obrazie niż na języku. Wygląda na to, że metody, którymi dysponujemy w lingwistyce obliczeniowej, mają szansę, mają potencjał być wykorzystywane, stworzyć obiektywne, zautomatyzowane miary, które można stosować w szerokiej skali, które są tańsze do charakterystyki językowej osób z różnymi, wyobrażam sobie, czy trudnościami, czy jakimiś tak cechami, tak? No, u nas to były osoby w spektrum autyzmu. W przyszłości być może jest to taki drobny krok, pierwszy krok ku temu, żeby stworzyć narzędzia, które by wspierały klinicystów w ich pracy na różnych poziomach, czy to przesiew, czy diagnoza, czy interwencja, mogę sobie wyobrazić wszystkie te trzy obszary. Osiągały lepsze rezultaty niż ludzie w tej analizie, którą wykorzystaliśmy. Chciałabym jakby też podkreślić, że analizowaliśmy wypowiedzi osób w normie intelektualnej swobodnie posługujących się mową, czyli osób bez trudności językowych. Jeśli byśmy mieli podjąć, jeśli by sieci miały dokonywać detekcji spektrum autyzmu dla osób, które mają trudności
językowe, wyobrażam sobie, że te współczynniki byłyby duże, skuteczności dużo, dużo wyższe. My daliśmy sieciom trudniejsze zadanie. To były osoby, które nie miały trudności tego rodzaju, były w normie intelektualnej, więc takie najtrudniejsze do charakterystyki. Drugi minus naszych badań, który jednocześnie sprawia, że z nadzieją można patrzeć w przyszłość, jest taki, że mieliśmy małe próby w stosunku do tego, jakie jest zapotrzebowanie sieci. Sieci neuronowe lubią dużo, dużo, dużo danych. Najlepiej ogromne ilości danych. My mieliśmy w badaniach klinicznych małe próby, więc wyobrażam sobie, że gdyby je zwiększyć, gdyby zrobić jakieś badania na dużą skalę, to też ta skuteczność i byłaby wyższa i sieci by się w końcu nauczyły. Tak jak tamte programy typu ten jukebox, który już tworzy piosenki, tak na początku, jakby dostał dużo danych, tak samo nasze sieci mogłyby się udoskonalać, stawać się coraz lepszymi, ponieważ one się uczą. W naszych badaniach narzędzia standardowe miały lepsze parametry niż sieci, ale jednocześnie w naszych badaniach miały one wyższe parametry niż zwykle są raportowane. Po prostu mieliśmy bardzo dobrze dobranych uczestników do grup badanych, skrupulatnie. To nie były grupy kliniczne, takie jak spotykamy w gabinecie, gdy przychodzi do nas klient i może mieć różny poziom trudności, różny poziom objawów, z różnymi rzeczami może przyjść. Tak tutaj to były takie wyselekcjonowane grupy, więc też ta specyficzność i czułość narzędzi były wysokie. Zwykle w badaniach w praktyce klinicznej są one niższe, więc o tym też warto pamiętać. To takie tutaj dyskusja tych mocnych stron i ograniczeń naszych prac. Także to są konkluzje, to są przemyślenia. Chciałam jeszcze powiedzieć, co dalej, tak? Co planujemy, co robimy. Więc aktualnie realizuję grant NCN-owski zatytułowany Co słychać? Komunikacja społeczna w autyzmie, podejście obliczeniowe. Chciałabym sprawdzić wpływ kontekstu narracyjnego, to znaczy sprawdzić różne konteksty narracyjne i zobaczyć, który z nich jest najlepszy do który najlepiej służy charakterystyce mowy z użyciem metod lingwistyki obliczeniowej i który jest jakby najlepszy dla sieci, na czym się najlepiej uczą, na czym najlepiej wykrywają. Chciałabym też zbadać różnice międzypłciowe, bo badania poświęcone spektrum autyzmu zdominowane są przez grupy obejmujące mężczyzn i chłopców. Mniej wiadomo o mowie dziewcząt w spektrum, trochę wiadomo i już jakieś różnice były znajdowane, były opisywane. Co ciekawe, w naszych badaniach nie potwierdziły się te różnice, które były wykryte na przykład dla języka niemieckiego, o których czytałam. Więc to też jest warte zgłębienia i chciałabym się zająć tym tematem różnic międzypłciowych w mowie i języku. I jeszcze dodatkowo tutaj we współpracy z nowymi osobami zgłębić kolejne obszary i tutaj chciałam podziękować i przedstawić magister Kamilę Szumilak, świetną matematyczkę, informatyczkę, która zgodziła się wesprzeć nas w analizie mowy, czyli już nie języka, nie tej mowy transkrybowanej na tekst, ale samej mowy, tych charakterystyk, które możemy wykryć w mowie czynnej. I między innymi planujemy dać uczestnikom do przeczytania teksty neutralne emocjonalnie, nacechowane emocjonalnie i zobaczyć, czy jakby co sieci tam zobaczą, co będą wykrywały, czy będą różnicowały osoby z typowym rozwojem i osoby w spektrum autyzmu. I we współpracy z dr Alicją Niedźwiecką z naszego wydziału, z naszej katedry chcemy uzupełnić badania o charakterystyki niewerbalne, żeby sprawdzić, jakby uzupełnić aspekty mowy, języka o też komunikaty niewerbalne, tutaj konkretnie kontakt wzrokowy z użyciem eye trackerów. Chciałybyśmy uzupełnić to tymi danymi, zobaczyć, jaka będzie skuteczność sieci neuronowych, czy jak te dane wszystkie razem zbierzemy, to ta skuteczność wzrośnie, więc chciałybyśmy takie badania kontynuować. I w najbliższym czasie rozpocząć ich realizację.
Trwa nabór do badań. Jeśli ktoś byłby zainteresowany naszym projektem, może wejść na stronę naszego labu Autism Lab, na stronie Wydziału Psychologii i aktualnie rekrutujemy, więc wszystkich zainteresowanych zachęcam do sprawdzenia, jeśli ktoś chciałby więcej przeczytać o pracach, to część wyników została już opublikowana, także też zachęcam i bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję Państwu. Bardzo dziękuję za niezwykle interesującą prezentację. No i otwieram dyskusję w takim razie. Bardzo proszę, pan profesor Hammond i pani profesor Ronczaszek-Leonardi po kolei. Ja mam najpierw pytanie, bo nie do końca było jasne dla mnie z prezentacji, czy sieci trenowane na schizofrenii bądź na autyzmie miały różnicować, czy miały po prostu dawać wynik, czy było sprawdzane, czy sieć trenowana na schizofrenii odróżni osobę, która powinna być zdiagnozowana jako spektrum autyzmu, od osoby typowo się rozwijającej. Właśnie tak. Tak, to też tak, sprawdzaliśmy. W takim razie brak, słabe wskaźniki transferu wcale nie muszą być źle świadczyć o sieci. Jak najbardziej, tak. To był taki dosyć dobrze świadczyć. Maszynopis techniczny, gdzie chcieliśmy sprawdzić różne metody, różne podejścia, żeby zobaczyć, co one nam powiedzą. Taki pierwszy krok, który tak eksploracyjnie trochę bardziej może sprawdzaliśmy, ale nie świadczy to jeszcze źle o sieciach i nie świadczy nawet o tym, że takie podejście nie jest właściwe. To na razie jest jakiś wynik, który mamy, któremu się przyglądamy i możemy się zastanowić, jak to ulepszyć. Drugie pytanie, czy to były sieci nadzorowane, czy nienadzorowane? To były sieci nienadzorowane, ale ja to nie jest w pełni moja kompetencja. One były, zależy jeszcze co, o czym mówimy, bo na przykład sieci Elmo i to Use, one są trenowane wcześniej na danych tekstowych. Ta polska wersja jest trenowana na jakichś danych bodajże z Wikipedii, więc one mają taki pre-training najpierw. I potem jakby jest to gotowe, to jest dostępne, tak, dla badaczy, dla informatyków zajmujących się sieciami. I my jakby to zostało wykorzystane w naszych badaniach i tutaj już nie była nadzorowana ta nauka. Jeżeli, no mam nadzieję, że nic tutaj nie mieszam. Natomiast z kolei na przykład w analizie sentymentu słowniki do analizy sentymentu były tworzone manualnie przez ludzi. To sędziowie kompetentni przyznawali, oceniali polaryzację i na podstawie ocen sędziów kompetentnych były podejmowane te decyzje, więc tutaj już jakby to też jest aspekt, tak, który może warto o nim wiedzieć, o którym nie mówiłam. Nie wiem, czy to jest odpowiedź na to pytanie, które pan profesor zadał, by się rozszerzyło. Tak, rozumiem, że na razie to były jednorodne sieci, nie było hierarchii sieci takich, że jest sieć, która jest filtrem w jakimś jednym zakresie, nad niej no, jest nadbudowana druga sieć, która jest filtrem nadrzędnym, bo to jest dosyć częste podejście w takich sieciach, które właśnie mają się uczyć. No, na razie były jednorodne sieci, mają poziom wejścia, kilka poziomów. Poziom wyjściowy. Tak, tylko kilkuwarstwowe. Jeszcze jedno pytanie. Rozumiem, że na razie nie było prób na przykład zobaczenia, porównania błędów diagnostycznych generowanych przez sieć, a przez ludzkich hejterów. Nie, czy mylą się w tych samych przypadkach, czy mylą się w innych, no i dalej chyba dekodowania, notabene do czego można również zaprząc sieć, dekodowania, jakie są różnice między błędami popełnianymi przez ludzi, a błędami popełnianymi przez sieć, bo to jest z kolei sposób dotarcia tego, jaką ukrytą
tą Trochę mi przerywa, nie reprezentację. słyszałam pytania, nie wiem, czy to u mój internet, czy... Nie, to już chyba wszystko. Dziękuję. Pani profesor, bardzo proszę. Ja nie wiem, czy to panu profesorowi przerywało, czy mi, więc chyba mnie słychać, tak? Ja chciałam jeden komentarz i jedno pytanie. Komentarz to taki, że jeżeli chodzi o mowę, to szczególnie jeśli chodzi o prozodię, to jest bardzo sporo badań z grupy takiej z Aarhus University, bardzo ciekawy, opartej też o dynamiczne takie analizy monotonii jakby w głosu. Tam używano bardziej takich machine learningowych algorytmów, ale chyba sieci podobne i podobne procedury też stosowano. A druga rzecz, a zapomniałam powiedzieć najważniejszego, że bardzo dziękuję za świetną prezentację i bardzo ciekawe badania już od jakiegoś czasu śledzę zresztą, także gratulacje. Natomiast pytanie moje dotyczy takich psychologicznych mechanizmów bardziej, to znaczy mamy tutaj tekst, mamy klasyfikatory różne oparte o sztuczną inteligencję. No a co możemy powiedzieć o generowaniu języka? Dlaczego on się w ogóle ma różnić i jak Państwa badania będą informować takie bardziej interpretacje, które zmierzają do zrozumienia, dlaczego osoby z autyzmem mogą generować trochę inny język, który później na tyle się różni, że wszelkie tam sztuczne inteligencje, algorytmy mogą klasyfikować się. Tak, to jest bardzo, bardzo celne pytanie i rzeczywiście taki dział AI, który aktualnie się bardzo rozwija, bo to, co ja pokazałam, to trochę taka czarna skrzynka. Coś wpuszczamy, on nam wypluwa wynik, no ale tak, czemu? Na jakiej podstawie? I rzeczywiście w tym projekcie NCN-owskim, który tutaj Państwu pokazywałam, mamy też ten dział taką wyjaśnialną, tak zwaną sztuczną inteligencję AI, żeby sprawdzić dlaczego. I są na to sposoby, my nawet już troszkę zaglądaliśmy tam, próbowaliśmy zaglądać do tych naszych danych, na razie jeszcze nie mamy tutaj nic, co bym mogła Państwu zaprezentować, ale jak najbardziej chcielibyśmy wejrzeć do tej skrzynki i spróbować znaleźć te charakterystyki, które determinują wybór, determinują decyzje sieci. No trochę tym sposobem na to jest też takim drugim są te charakterystyki lingwistyczne, takie właśnie jak analiza sentymentu, czy ta analiza abstrakcji wypowiedzi, czy jakaś próba uchwycenia innych charakterystyk językowych. Można jakby myśleć, dlatego ta morfosyntaksa też, żeby zobaczyć, co tam jest takiego, co różnicuje, ale też właśnie ta wyjaśnialna sztuczna inteligencja, czyli te metody, które pozwalają wejrzeć do tych czarnych skrzynek. Także chcielibyśmy wdrożyć to już po stronie doktora Wawra bardziej, więc pewnie gdyby on tu był, to by mógł więcej niż ja zapewne powiedzieć o tym, ale tak mamy to w planach. Chcielibyśmy jak najbardziej. Czyli, no, ale nadal jest to takie, powiedziałabym, AI-driven, natomiast nie hypothesis-driven. Czy planujecie Państwo też od tej strony ugryźć problem i po prostu mieć takie staromodne hipotezy? Hipotezy mieliśmy na etapie właśnie analizy sentymentu, czy tego podejścia z użyciem LCM, to tak, to były tutaj, mieliśmy określone założenia, czego się spodziewać, bo to nie było też, tutaj nie było niespodzianek i zgodnie z hipotezami zresztą wyniki uzyskaliśmy, natomiast na tym etapie jeszcze nie mamy takich sformułowań, chociaż no jakby już tak szczegółowo patrzeć, jeśli chodzi o różnice międzypłciowe, są jakieś dane, które wskazują, co się różni, więc można by próbować, można by się o to pokusić.
i się temu przyjrzeć. W szczególności jest właśnie praca, o której tutaj wspominałam, autorów, zdaje się właśnie, że z Niemiec, wydaje mi się, ale to już nie jestem pewna, czy nie mieszam, która wskazywała, że mowa dziewcząt w spektrum jest troszkę pomiędzy mową mężczyzn typowo się rozwijających i kobiet, że jest taka troszkę z pierwiastkiem bardziej męskim. Więc już takie na przykład charakterystyki. Tylko tutaj to były takie podstawowe analizy na przykład zawartości rzeczowników w mowie, czy jakichś określonych rodzajów czasowników w mowie, które dosyć łatwo da się, też możemy zrobić. No u nas się to nie potwierdziło, ale mieliśmy mało danych od kobiet, więc teraz plan jest taki, żeby zebrać więcej danych i sprawdzić na większych próbach. Dziękuję bardzo. Czy mamy jeszcze pytania? Jeżeli nie, to w takim razie bardzo bym chciał jeszcze raz podziękować naszej dzisiejszej prelegentce. Ja także bardzo dziękuję. Pytania. Bardzo było ciekawie i tak no, bym chciał trochę inaczej, tak, niż w przypadku innych prezentacji, co chyba jest zaletą. Następne nasze spotkanie jest za 2 tygodnie online, 30 listopada. Gościem seminarium będzie pan profesor Łukasz Gawęda z Instytutu Psychologii. Pan już teraz wszystkich zapraszam, wkrótce się pojawi streszczenie, zaproszenie na to spotkanie. Także dziękuję bardzo, do zobaczenia, jeszcze raz dzięki. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Okej, to ja zatrzymałam już nagrywanie, także przekażę naszemu działowi promocji. Bardzo jeszcze raz dziękuję za możliwość prezentacji badań i za pytania. Dobrze wypadło, także tak, dzięki, dzięki, że przyjechałeś. A w szaleństwie, to moja córka wczoraj skończyła kwarantannę, więc cały tydzień byliśmy w domu i tak się zastanawiałam, żeby nam coś nie, na 16 nikt nie wymyślił, bo już się robiło gęsto. No dobrze. Ale jesteśmy zdrowi, mogłam no, zaprezentować. To najważniejsze. No. Dzięki Iza. Dziękuję. Do zobaczenia. Do widzenia Państwu.